Nie dla nich grobów marmur, nie dla nich blask orderów i trąbka żadna nie gra, gdy milknie huk wystrzałów, nawet drewnianych trumien zbijać nie było komu, kiedy w czeluści nocy śmierć przyszła po kryjomu. Jak Judasz duszę mogli sprzedać, oddać swój honor i karabin, przebaczenie prosić wroga, aby od śmierci ich wybawił. Tylko że major krzyżyk trzymał, a wiatr przysięgę niósł od nieba. Ojczyźnie swojej ślubowali, więc zachowali się jak trzeba. Major Marian Bernaciak Orlik, żołnierz niezłomny, dowódca oddziałów partyzanckich Inspektoratu Puławskiego Armii Krajowej, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Była tak wielka konspiracja, że rodzice nic nie mówili. Konsekwencją działań zbrojnych oddziału Mariana Bernaciaka Orlika było dobycie ryk. I zostali zastrzeleni strzałem w tył głowy, jak w Katyniu.